Trzecia klasa okręgowej, grupa kujawsko-pomorska. W to sobotnie południe jesteśmy w Warlubiu, gdzie lider tabeli Start podejmie trzecią siłę ligi, czyli Musta Kostaszewo. Na to wyjątkowo interesująco zapowiadające się starcie zaprasza Mikołaj Wiśniowski. Numer 1 w bramce Kasper Siuda, numer 5 Łukasz Filipiak, kapitan zespołu. Numer 7 to Patryk Kostaszewo w bramce z numerem 1, kapitan zespołu Bartosz Gorzka. Numer 2 Robert Stolarski, z szóstką zagra Dominik Dunajski. I zobaczymy, która z drużyn w tych pierwszych 15 minutach zdobędzie inicjatywę. Zaczynamy. Zaczynają gracze ubrani na niebiesko, czyli Start Warlubie w swoich klasycznych wyjazdowych strojach. Ekipa Mustanga Ostaszewo. W kierunku boli na lewa noga, zamarkowała dośrodkowanie, napastnik Warlubie. Będzie szansa! Blisko byli objęcia prowadzenia gospodarze tego. Prawa strona, Maciej Dudek. Podciągnął parę metrów Dudek. Indywidualna akcja, uderzenie w kierunku bramki i mamy! Było blisko bramki na 1-0, tutaj błąd popełnił Kasper Siuda, piłka prześlizgnęła, mamy teraz powtórkę. Prawa noga, ładne uderzenie Macieja Dudka. Próbuje Bolin. Klimek, lewa noga i 1-0 dla Warlubie, tam rykoszet. Mamy 1-0 z numerem 7, strzelcem bramki Patryk Klimek. Dosyć szczęśliwie zakończyła się ta akcja dla gospodarzy. Na pewno piłka odbiła się od któregoś z nóg obrońców. Przejęcie piłki przez Warlubę, będzie szansa na kontratak. Jest Bolin, prawa noga, ale dobrze teraz w defensywie. Bardzo dobry powrót Jakuba Wejszewskiego, ale znowu nieporozumienie. Śliwiński, prawa noga nad poprzeczką, ale dobra próba. Filip Pels, rosły defensor ekipy gości. Będzie szansa, Kasper Siuda, teraz niepewna interwencja ekipy Zostaszewa. Na lewej stronie uruchomiony Patryk Piotrowski, dośrodkowanie i poprzeczka, ależ było blisko gola samobójczego. Nie ma faulu. Nie. Mamy koniec pierwszej połowy spotkania po interesującym widowisku. Jak do tej pory lider z Warlubia prowadzi z Mustangiem Ostaszewo 1-0. Piłkarze są już gotowi na boisku do gry i rozpoczynamy drugą część meczu. Nie widzę, aby jakiekolwiek zmiany zaszły w szeregach obydwu drużyn. W drugą stronę, ładnie zagranie do Chodkiewicza. Chodkiewicz trochę odskoczył mu piłka, ale ostatecznie utrzymał się przy futbolówce. Teraz lewą nogą z dalekiego dystansu próbował. Teraz granie Kuby Bolina. Do niego piłka na lewe skrzydło. Jest Patryk Klimek w polu karnym. Będzie szansa dla Startu. Klimek! Broni teraz Bartosz Gorzka, przepraszam. Bartosza Gorzki. Rzut z autlu Mustanga, ale jest gdzie trzeba Fabian Chodyna. Teraz z dystansu próbował uderzyć Kowski na lewej stronie, Piotrowski, do niego piłka, będzie szansa na wyrównanie, broni Kasper Siuda, ale teraz bardzo ważna zobaczymy, czy będzie strzał, ośrodkowanie, Klimek, ładnie podcięta piłka, był tam Łukasz Filip, dlatego Wyszewski musi cofać się troszkę głębiej, aby tę akcję napędzać. Teraz Stolarski ładnie w kierunku prawego skrzydła, ale jest gdzie trzeba defensywa. Gości teraz uderzenie, znowu poryk. Fandajewski, jest teraz sporo miejsca, ale nie podłącza już się na prawej stronie Patryk Klimek, ale dobrze do Bolina, będzie szansa! Dobrze jednak w bramce, po raz kolejny Bartosz Gorzka. Dośrodkowanie, ale zupełnie nieudane, chciałem powiedzieć, że to będzie szansa. Gol! Bolin 2-0, ależ zamieszanie wykorzystał teraz gracz z numerem 9. Wydawało się, że ta wrzutka Fabiana Chodyna zupełnie nieudana, nieczysto trafił w piłkę. Zawodnik Warlubia, ale tutaj kompletnie niezrozumiała reakcja defensorów. Właściwie to piłka druga bramka, bo o ile po prostu przy pierwszym golu mieli pecha. Piłkarz Ostaszewa, teraz Ciężkowski, lewa noga znowu, świetnie wyżej. Na pewno byłaby to spora sensacja. Warlubianie są przecież Benjaminkiem, teraz Klimek, lewa noga przytomnie. Jakub Bolin, będzie szansa. Odegranie jeszcze do Śliwińskiego, 3-0, ale pozycja spalona. Szóstym Mikołaj Kuczmiński, najpierw jednak Bolin z wolnego i 3-0 dla Startu w Warlubie, kolejna bramka Jakuba Bolina, ależ formy jest ten napastnik. To jest właśnie podobne uderzenie, jakie oddał z Polonią Bydgoszcz. Wtedy jednak ten strzał był nieco mocniejszy, bardziej soczysty. Piłkę do pustej bramki swojemu koledze, ale był gdzie trzeba defensor Startu. Jeszcze raz Wach, obok bramki, dobre uderzenie. Znowu Patryk Ciężkowski w kierunku Filipa Pelca, który teraz na stałe zagościł
polu karnym ekipy Startu Warszawa. Piotrowski, lewe skrzydło, Piotrowski, cały czas przy piłce, oddanie do Ciężkowskiego, będzie szansa, Maciej Dudek, prawa noga broni Kasper Siuda. No nie może Dudek dzisiaj przedrzeć się przez ten mur, który postawił w bramce Kasper Siuda. Trwa. I dopiero teraz arbiter Cieszyna spotkania kończy ten mecz. Start Warluby po bardzo dobrej drugiej połowie pokonuje Mustanga Ostaszewo 3-0. Strzelcami bramek w dzisiejszym spotkaniu byli Jakub Woling, który trafił do siatki rywali dwukrotnie, oraz Patryk Klimek, który otworzył wynik tego spotkania. Myślę, że zwłaszcza po tej drugiej połowie Start absolutnie zasłużył na kolejne 3 punkty w tym spotkaniu.